Mam kilka takich tulejek. Muszę przetoczyć milimetr powierzchni, bo jest za gruba. Co tu zrobić? Robię w otworze faski z jednej strony, z drugiej strony. Za pomocą takiego nożyka, już ze skosem. A teraz jak ja to sobie ustawiam? Ustawiam sobie w ten sposób, że biorę kieł. O, i żeby kąt się zgadzał. 60 stopni, tak? 60 stopni i wtedy później będę tylko wjeżdżał tutaj w otwór i wyjeżdżał, wjeżdżał, wyjeżdżał, jak już będzie ustawione na odpowiedniej długości. I w uchwyt zamocuję taki kieł, tu jest przeszlifowany na cylinder, z jednej strony będzie tutaj podpierał ten kieł, a z drugiej strony ten kieł, żeby się obracał. Ten kieł tak będzie tak zwany ciągnący, a po właśnie to dzięki temu, że ta krawędź nie będzie jakby ostra, tylko ta faska będzie miała około milimetra, półtora. Właśnie dzięki temu będzie ciągnęło. No i teraz najpierw robimy faski i zaczynamy. Kieł odłożę dalej, bo na razie niepotrzebny. Tym sposobem zrobiłem te kilka sztuk i teraz tylko muszę zamocować, tak jak mówiłem, ten jeden kieł wmocuję tu, drugi tu, lekko dociskam, specjalny nóż taki, o ten mój specjalny nóż i powierzchnia wychodzi jak lustereczko. Dziękuję.